Witam serdecznie, moim gościem Jakub Cempa, Głodzik i Spider Team. Witam. Jakub, mamy Cię w końcu mikrofonu. Zanim o meczu pucharowym, naprawdę gratulacje za Twoją postawę. Nie da się ukryć, że ciągniesz cały Głodzik. Oczywiście cała drużyna gra, ale to co robisz, patrząc na statystyki indywidualne Kuba w pucharze, w lidze, asysty, bramki, Kanadyjczyk. No Kuba, to się nie bierze znikąd, gratulacje. No wiesz co, no dziękuję, nie? Powiem Ci tak, no wszystko i tak jest zasługą drużyny, nie? To, że tam są jakie są wyniki, no to tak naprawdę zawdzięczam drużynie. Dziękuję oczywiście sponsorowi Głodzik i Smajdor Team, nie? Bo to tak naprawdę dzięki nim tak naprawdę gramy w tej lidze. Wiesz co, no dzięki też Tobie, do mikrofonu, dzięki Tobie, bo tak naprawdę fajną ligę stworzyłeś. Dziękuję bardzo. No i wiesz, jest co robić, nie? Jest co pograć w wolnym czasie, nie? Tak naprawdę rekreacyjnie można przychodzić i grać, nie? Jeszcze dołożę jedną rzecz. Twoje nazwisko tak się przewija przez tą całą Ekstraklasę, pierwszą ligę, drugą ligę, że każdy by Cię chciał w zespole. Wiesz co, no, cieszę się, że tak jest, nie? Tak naprawdę. No ja pokazuję to, co pokazuję na boisku, nie? Staram się w każdym meczu udowodnić, nie? Powiem Ci, że to długo już ogólnie gram, trenuję tak naprawdę i cieszę się, że utrzymuję taką formę cały czas. I oby jak najdłużej. Wracamy do Głodzika i Spider Team. Pokonujecie dzisiaj 6-0 Green Power NS. Szkoda tego pierwszego meczu tak naprawdę, ale za dwa tygodnie mecz z Batimowcami być może Wam pozwoli awansować do Pucharu Ligi Orlika, futsalu. Wiesz co, na początku to ja nie wiedziałem, że dwie awansują tak naprawdę. A czy awansuje jedna? Jedna, a trzy. Ale trzy drużyny z drugiego, jest szansa. Tak, no to się ucieszyłem, bo pierwszy mecz przegraliśmy z Gold Teamem. No ciężki mecz, bo wygrywaliśmy tam 4-1, mieliśmy szansę na 5-1, bo tam nie trafił do pustej. Ale to nic się nie dzieje, no i później się posypało, nie? Wykorzystali, wypunktowali nas tak naprawdę. No Michał miał wcześniejszy wywiad, no to tam wypowiedział się, no tak naprawdę bardzo dobrze powiedział, że nas wypunktowali, nie? Brakło tam też powrotów. No i tak wyszło, a przed nami mecz z Batimowcami, nie? Tak. No to tak naprawdę no musimy zagrać to, co dzisiaj i myślę, że będzie dobry wynik. Dzisiaj 6-0. Niby wysoki wynik, ale jakby nie patrzeć, oni też się nie położyli. To spotkanie też nie było takie do końca łatwe. Kontrolowaliście, ale też trzeba było swoje ugrać. No naprawdę, nie był jakiś łatwy mecz. Wynik mówi co innego tak naprawdę, nie? A mecz co innego, bo ciężki mecz był. Nie odpuszczali, był twardy mecz. No powiem Ci, że no... Też tam, kurczę, odczułem ten mecz, ale mimo wszystko cieszymy się z tego wyniku 6-0 i fajnie. I ostatnie pytanie. Rywalizujemy, Ty rywalizujesz. Szczelec, asystent Kanadyjczyk, druga liga. Takie same statystyki pucharze i do tego jeszcze złoty but. No, powiem Ci szczerze, że to jest naprawdę wielkie umiejętności, żeby we wszystkich statystykach liczyć się. No, wiesz co, no fajnie. Oczywiście powiem Ci, że teraz ciężko będzie, bo mam ciężkiego rywala tak naprawdę w tej drugiej lidze i nie dość, że w drugiej lidze to w złotym bucie, bo to i w tym tak naprawdę jak przegram w drugiej lidze, no to w złotym bucie tak samo przegram. No tak, chodzi, tak, tak, tak. No ale no tak jak mówię, no ciężki rywal, bardzo dobry zawodnik. Zobaczymy co będzie, oby tak dalej. Dokładnie. Przed nami ile? Trzy kolejki przed nami? Cztery. Cztery. Chyba cztery, dobra. Tak. Miesza z tym, no ale no, muszę pokazywać w każdym meczu to, co umiem i myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy. Dokładnie. Ciężkie mecze przed nami przede wszystkim. Oby zdrowie dopisywało. Oby zdrowie dopisywało. Dziękuję za wywiad. Wesołych świąt. Wzajemnie.